Znowu mnie zaciągnęli do sprzątania. Hej testerzy, z tej strony Emi, witam Was w kolejnym odcinku Strefy Testów OLX. Dzisiaj sobie poodkurzamy. Ogólnie dodali mi takie dwa fancy, bezprzewodowe odkurzacze i chyba liczą na to, że dzięki temu polubię tę czynność. Szczerze? Ja też na to liczę. Bohaterami dzisiejszego testu będą dwa odkurzacze bezprzewodowe. Jeden od firmy Xiaomi, a drugi od firmy Dyson. Zapraszam do oglądania. Zaczniemy od sporo tańszego zawodnika, czyli od odkurzacza Xiaomi Vacuum Cleaner G9 Plus. Jego cena na OLX to około 500 zł. Jak wcześniej wspominałam, mamy do czynienia z odkurzaczem bezprzewodowym, którego maksymalny czas działania to 35 minut. Dzięki bardzo dużej mocy ssania równej 120 AW pozbędziemy się nie tylko większych zanieczyszczeń z podłogi, ale również malutkich okruszków czy sierści. Jest to odkurzacz wielofunkcyjny, ponieważ mamy tutaj dwie wymienne szczotki i ssawkę. Jedna z nich służy do podłóg, zaś druga do czyszczenia m.in. mebli. Szczotka do podłóg w kształcie litery V umożliwia dodatkowe czyszczenie dywanu oraz przestrzeni między panelami, zaś wałek czyszczący zapobiega wkręcaniu się włosów we szczotkę. Dzięki trybowi Eco nie musimy się martwić o to, że odkurzacz szybko się nam rozładuje. Tryb standardowy ułatwi nam usunięcie uporczywego brudu, a tryb o dużej mocy powoduje mocne ssanie odkurzacza, które jest równe z wysoką wydajnością. Druga szczotka jest przeciw roztoczom. Usuwa oczywiście roztocza i martwy naskórek z powierzchni, także to jest idealne urządzenie do czyszczenia wszelkich kanap, foteli czy krzeseł. Ostatnią końcówką jest ssawka, która perfekcyjnie sprawdzi się w czyszczeniu wąskich przestrzeni takich jak framugi, kąty i ogólnie trudno dostępne miejsca. Producent zapewnia, że odkurzacz przechwytuje do 99,9% drobnego pyłu, a filtracja jest aż pięcioetapowa, która zapobiega zanieczyszczaniu zwrotnemu. Tak po ludzku oznacza to, że w środku odkurzacza mamy aż 5 filtrów, przez które musi przejść brud pochłonięty przez owy odkurzacz. Posiada również bardzo duży pojemnik, który pomieści aż 600 ml kurzu. Opróżnienie pojemnika jest banalnie proste. Wystarczy wykonać praktycznie tylko jeden ruch, a pojemnik można normalnie czy wyczyścić wodą. Odkurzacz jest oczywiście ładowany przez akumulator, a jego czas ładowania to 3,5 godziny, a bateria wyjmuje się jednym naciśnięciem przycisku. No dobrze, no to tyle na temat odkurzacza od Xiaomi. Czas na jego droższego odpowiednika z firmy Dyson. Dyson to taki Apple wśród AGD. Ich produkty są droższe niż tradycyjne rzeczy z tej samej kategorii, ale ich jakość i wygląd sprawiają, że mają wielu swoich zwolenników. Odkurzacz Dyson cieszy się sporą popularnością, mimo tego, że nawet na OLX znajdzie się go za trochę ponad 1000 zł. Odkurzacz jest reklamowany jako najcichszy odkurzacz Dyson. Maksymalny czas jego działania to 40 minut i w ciągu tego czasu nie utracimy mocy ssania odkurzacza. Tak samo jak w przypadku odkurzacza od Xiaomi, mamy tutaj zapewnione skuteczne sprzątanie dywanów, podłóg twardych i trudno dostępnych miejsc. Odkurzacz został wyposażony w elektroszczotkę, która zbiera długie włosy i zwierzęcą sierść bez wkręcania się. Producent odkurzacza Xiaomi zapewniał filtrację równą 99,9%, zaś Dyson obiecuje nam jeszcze więcej, bo aż 99,99%. Myślę, że akurat tego to się nigdy nie dowiemy, który z nich usuwa więcej alergenów, ponieważ różnica jest tak mała, że praktycznie żadna. Jeśli chodzi o wyposażenie odkurzacza, mamy tutaj elektroszczotkę, czyli tą tradycyjną. Końcówkę kombi do czyszczenia różnych powierzchni za pomocą jednego kliknięcia i ssawkę szczelinową służącą do precyzyjnego sprzątania w trudno dostępnych miejscach. Odkurzacz bardzo łatwo zmienia się w odkurzacz ręczny. Jest również bardzo lekki, dlatego można czyścić nim nie tylko podłogi, ale również sufity. Ten odkurzacz waży 2,5 kg, zaś odkurzacz od Xiaomi ważył 3,5 kg, więc jest trochę cięższy. Ładowanie Dysona jest również akumulatorowe i trwa 5 godzin. Z pewnością już zauważyliście w przebitkach, że oba odkurzacze zbliźniaczo podobnie radzą sobie z pochłanianiem wszelkich zanieczyszczeń. Zostało mi tylko sprawdzić, czy rzeczywiście Dyson jest super cichy. Także teraz poproszę Was wszystkich o chwilę ciszy, abyśmy mogli to sprawdzić. No powiem Wam, że jestem pod wrażeniem.
Dyson jest rzeczywiście super cichy, ale gdybym w środku nocy chciała odkurzać Xiaomi, myślę, że nie obudziłabym żadnego sąsiada. Oba odkurzacze spisały się celująco. W tym odcinku nie wybiorę swojego faworyta i zostawię Wam tę decyzję. Jeśli bylibyście zainteresowani kupnem któregoś z tych odkurzaczy, to pamiętajcie, żeby zerknąć na OLX. Z opcją przesyłki OLX możecie zamówić swój odkurzacz prosto do automatu paczkomat Impost. W dzisiejszym odcinku to będzie tyle i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym. Siemka! Air Wattage. What? Szczotka do podłóg. A tryb o mocnej mocy powoduje mocne stanie odkurzacza, które jest równe z wysoką wydajnością. Producent zapewnia, że odkurzacz przechwytuje do 99,9%. Producent zapewnia, że odkurzacz przechwytuje do 99,9%. Nie, no po prostu masakra. Boże, coś mnie tutaj smyry. Tę decyzję. Oh.